IQ Watch Pro 3 Ultra to urządzenie dobrze wykonane, wyposażone w słynny podwójny wyświetlacz, lekkie efektowne wizualnie, szybkie, przyjemne w obsłudze, pozwalające na rozmowy, płatności, instalowanie aplikacji ze sklepu Google i jak na złość obarczone przeciętną aplikacją, nieradzącą sobie ze stałą komunikacją z zegarkiem i analityką trybów sportowych. Mówiąc najprościej, Ticor Pro 3 Ultra to zupełne przeciwieństwo wytrawnego towarzysza sportowca i miłośnika przygód, jakim będą zegarki Garmina i sprawdzi się on na nadgarstku fanach gadżetów, nowoczesnych płatności i funkcji, jakie oferują Smartwatcha na Uros. Obudowa smartwatcha to wzmocnione włóknem szklanym tworzywo sztuczne, a ekran jest chroniony przez Gorilla Glass. Choć ciągle nie do końca przemawia do mnie tył zegarka, to cała koperta jest efektowna, przyjemna w dotyku i odporna na warunki zewnętrzne. SteakWatch działa błyskawicznie, a korzystanie nawet z większych aplikacji czy szybkie przełączanie się pomiędzy odpalonymi w tle nie kończy się zadyszką urządzenia. Tak powinny pracować zegarki na Ueros, bo naprawdę trudno zmusić protrójkę do odczuwalnego spowolnienia. W połączeniu z prostą obsługą, gesty znane systemu od Google uzupełniane dwoma fizycznymi przyciskami, mobwój pracuje płynnie, responsywnie i po prostu przyjemnie. Warto dodać, że dzięki WEROS mamy tu możliwość konfigurowania prostych płatności, instalowania aplikacji sportowych w rodzaju Fit czy Strava, wygodnej obsługi głosowej, instalowania dziesiątek naprawdę przydatnych apyk ze sklepu, od Google po komunikatory. Niestety, TicWatch Pro 3 Ultra, w większości wypadków wymagających sportu, zwyczajnie zawiedzie swoimi analizami i nie jest to na pewno urządzenie dla kogoś, kto uwielbia wszelkiego rodzaju fizyczne wyzwania. Aplikacja do obsługi smartwatcha jest zbyt wolna i potrafi zsynchronizować dane przez kilka sekund po każdorazowym odpaleniu. Tak naprawdę, gdyby nie humorysta aplikacja, nie miałbym zbyt wiele do zarzucenia temu modelowi. Jest szybki, uniwersalny, a do tego, mimo że dość eleganckiego wyglądu, jest zaskakująco odporny na uszkodzenia mechaniczne. Gdyby mobwój dopracował analitykę i aplikację, byłoby to wspaniałe urządzenie. Główne zalety tych Pro 3 Ultra to szybkość i stabilność działania, jak na UEROS mocna bateria, lekka wytrzymała i solidna konstrukcja, dobra jakość rozmów głosowych, wolność instalowania aplikaty dzięki UEROS, płatności Google. Pełny podgląd wiadomości, pełne możliwości odpowiedzi, dobrze działający system i solidne rozpoznawanie mowy. Niestety urządzenie ma też sporo wad. Będzie to przede wszystkim przeciętna aplikacja Mobvoi, mało wiarygodna analityka treningowa, spowolnienia w przesuwaniu danych potreningowych, brak możliwości powiększenia mapy prześledzenia trasy w aplikacji i skoro już przyciski sterowania są obracane jak koronka, niech to czemuś służy.